Jacek Minkiewicz mówi. Proszę Państwa, witam przede wszystkim gości, bo dla Was te webinary, prezentacje, jak powiedzieli, są codziennie od 20.30. Mówią je różne osoby, które już jakiś czas są współpracownikami firmy, mają doświadczenie i pewne własne przemyślenia. I zadaniem każdej prezentacji jest wyręczyć Państwa w trudzie tłumaczenia innym nowym osobom, o co tutaj chodzi. GIG OS to jest Global Intergold Operating System, platforma internetowa, która pojawiła się na rynku faktycznie w grudniu ubiegłego roku. Chociaż firma ma historię dziesięcioletnią, 11 roku, 2010 roku rozpoczął działanie sklep internetowy, który sprzedawał złoto inwestycyjne w sztabach od najlepszych producentów, tą funkcję przejęła właśnie platforma. Platforma internetowa, która z jednej strony ma podłączonych mnóstwo osób, które chciałyby kupować lub współpracować i kupować złoto inwestycyjne, bo od razu mówię, możliwości kupowania złota są pełna skala, czyli można kupić za własne pieniądze, przesyłając po prostu za zakupiony towar, albo można zarobić jednostki premiowe, bonusowe, o tym będziemy rozmawiali. Często powiem, jednostki bonusowe, dokonujemy zakupu złota inwestycyjnego i innych rzeczy, które tutaj w sklepie są. Bardzo ważne jest, że struktura platformy jest formą, która zdała egzamin na świecie, natomiast rozpoczęcie współpracy, czyli rozpoczęcie procesu, w którym faktycznie zaczynamy gromadzić złoto inwestycyjne w sztabkach, złoto pochodzące od najlepszych producentów, na przykład niemieckiego Hareusa, który przejął szwajcarską firmę Arbor Hareus. Są to sztabki od 1 do 100 gramów najwyższej próby, które przychodzą do nas do domu pocztą. Po prostu trzeba się zarejestrować z linku, który Państwu wysyłają osoby, które Was tutaj zaprosiły. Trzeba dokończyć tą rejestrację, wpisując inne tam swoje podstawowe dane. Przejść procedurę, która jest wymagana, potwierdzającą tożsamość, bo takie jest prawo międzynarodowe. I można kupować złoto i można zacząć współpracę. I o tym rozmawiamy. Można rozpocząć współpracę poprzez działanie w dwóch kierunkach. Po pierwsze poprzez zakup subskrypcji, która umożliwia tańsze zakupy złota, regularne zakupy złota i przechowywanie tego złota na platformie. Czyli nie ma obowiązku, że od razu natychmiast musimy zamówić złoto do domu. Każdy ma różną sytuację, rodzinę. Ktoś może mieć słabe zamki kwiatki, bo obawiać się trzymać tego domu. No i można zostać również udziałowcem tej firmy, czyli druga część naszej prezentacji. Bardzo istotna, od 3 lat faktycznie możemy być udziałowcami tego całego projektu, który już przez dziesięciolecie ponad się rozwijał. Ja jestem tutaj od, posłuchajcie, aż wstyd powiedzieć, października 2013 roku prowadzimy webinary, one są codziennie. Dzisiaj jest 30 osób, mówię to dla osób, które z telefonu komórkowego się zalogowały, bo nie widzą. A to jest bardzo ważna rzecz, że po prostu zainteresowanie na całym świecie jest bardzo, bardzo duże, dlatego że ludzie czują potrzebę pewności, ludzie czują potrzebę bezpieczeństwa, ludzie poczują potrzebę bezpiecznego biznesu, który nie ma ryzyka, nie ma granic, bo platforma jest przecież instytucją handlową, jest platformą transakcyjną, dostępną z każdego zakątka kuli ziemskiej i dostępna jest również przez smartfona, przez telefon komórkowy. Czyli są struktury, z tego co ja wiem, i w środkowej Afryce, które po prostu działają, które po prostu pracują i ja nie wiem, jak oni odbierają to złoto, ale to już jest sprawa techniczna i lokalna. Czyli biznes można prowadzić w bardzo, bardzo prosty sposób. I na całym świecie można mieć współpracowników i partnerów, bo kto z Waszego polecenia zarobi
nie się tutaj zarejestruje, w końcu do waszej sieci, do waszej struktury, gdzie z waszym współpracownikiem, klientem. Podobnie jak na przykład to jest zorganizowane, wszyscy znają chyba Booking.com. Przez Booking.com możemy zarejestrować telefon komórkowego, dowolny hotel w tej chwili na świecie. I nie martwimy się, czy ten hotel istnieje, bo Booking.com gwarantuje jakość tej usługi. Booking.com nie ma hoteli, nie ma łóżek, ale ma podpisane umowy z mnóstwem instytucji, które to robią. I GigOS dokładnie ma podpisane umowy z różnymi sklepami, z różnymi rafineriami, złota na całym świecie. Nie trzeba z Londynu, czy w tej chwili z Europy, do Ameryki Południowej, czy na Filipiny, czy do Meksyku, transportować kosztownie złota. Czyli proszę Państwa, to jest nowa jakość, która się sprawdziła, bo przecież Amazon był też kiedyś tylko sklepem, w tej chwili jest wielką platformą. Ta formuła w dzisiejszym świecie się sprawdza, a dotyczy ona złota inwestycyjnego. Dotyczy złota inwestycyjnego. To, co możemy zaproponować, to w efekcie jest gromadzenie własnych zasobów, własnego majątku, własnego zabezpieczenia. Dla każdego złoto będzie miało coś innego, inne znaczenie, prawda? Ale podstawowe jest takie, że od 2600 lat, to wyczytałem na stronie internetowej, nasze jest dokładnie napisane. Złoto jest takim uniwersalnym środkiem płatniczym. Można je sprzedać w dowolnym miejscu, gdzie jesteśmy na świecie. Czyli faktycznie nie ma tutaj granic, nie ma relatywności cen, bo cena jest ustalana raz, dwa razy w ciągu dnia przez londyńską giełdę złota i to złoto właśnie ma licencję tych właśnie instytucji międzynarodowych licencjonowanych. I to jest wszystko przychodzące do domu. To, że złoto idzie na wartości bardzo dużo, to nie trzeba nikomu w tej chwili tłumaczyć, bo nawet osoby, które się nigdy tym nie interesowały, słyszały o tym, że złoto kosztowało 1000, a w tej chwili kosztuje 1700 euro za jedną uncję, a mówią fachowcy, że w końcu tego roku może osiągnąć 2700 dolarów za jedną uncję. No to jest około 2,5 tysiąca euro. Czyli gromadzenie albo zarabianie, zamiana jednostek, kupowanie złota ma tutaj głęboki sens, dlatego że ona po prostu się zawsze w przyszłości sprawdza. Banki się przewracają w 2008 roku, pamiętacie Państwo, wielki kryzys w Ameryce, Lehman Brothers upadł, a kto miał złoto? Się śmiał z tego. No przepraszam, nieszczęścia nie wypada. Więc rynek złota jest bardzo prosty i bardzo łatwo dostępny przez tą platformę. Wystarczy tutaj, jak w górnej ramce jest przycisk czerwono zaznaczony, zarejestruj się, dostajemy ten link od osoby, która nas zaprosiła z jej numerem ID i tutaj, prawda, wypisujemy swój login wymyślony do własnego back-office'u, do własnego biura, żeby się mogli się dostać. Własne hasło dwa razy powtarzamy. Numer skrupulatnie przepisujemy swój numer konta e-mail, nazwę konta e-mail. Na dole jest ID osoby, która jest naszym offline'em, która jest tutaj osobą zapraszającą w tej strukturze. Będziemy funkcjonowali dokładnie w ten sam sposób wszystkie osoby, które wy zaprosicie, będą tworzyły waszą organizację. Oczywiście to jest pierwsza strona, musimy się zarejestrować, pisać dane podstawowe. Bo tego wymagają te wszystkie funkcje potrzebne. Powiedziałem, że ta platforma jest ogólnie dostępna i tak faktycznie jest, tyle że z polecenia i można kupić od razu za euro, specjalnie nie dokonując żadnych współpracownych działań, nawet nie kupując subskrypcji, tylko że drożej kupują wtedy, ale opłaca się bardzo być subskrybentem, czyli mieć abonament roczny, który daje nam zniżkę do zakupach, który daje nam prawo po prostu darmowego przetrzymywania tego złota, tego nikt nie robi, żadna formuła sprzedażowa nie robi tego podobnego. Trzeba wszędzie płacić za przechowywanie. Tutaj w tym sejfie jest tutaj ogólnie dostępne to złoto 24 godziny. Na dobę w każdej chwili możemy zamówić to złoto pocztą kurierską. Teraz w ciągu 3-4 tygodni ze względu na COVID po prostu to taka procedura jest. I inaczej ze złotem się nie wypada obchodzić jak przez regularne gromadzenie, jak część swoich albo dużą część swoich zarobków można w twardej walucie
trzymać, wiedząc, że ona zawsze będzie zasługiwała na wartości, że jest mobilna, że mamy nad tym kontrolę, a to wszystko daje nam bezpieczeństwo. Żyjemy w świecie, w którym wszyscy chcą nas ograniczać, nawet w dostępie do informacji chcą nas ograniczać, więc my musimy zawalczyć o to, żebyśmy mogli być zupełnie wolnymi, niezależnymi ludźmi z władztwem nad własnym życiem. Władztwo nad własnym życiem, dobre określenie, prawda, ale ono ma duży sens. Mało tego, wtedy, kiedy jesteśmy subskrybentem, mamy subskrypcję wykupioną, czyli kod cyfrowy, który nam daje te uprawnienia, możemy podpisać umowę handlową z firmą, być jej handlowym przedstawicielem i prowadzić w oparciu o tą umowę swoją działalność gospodarczą. Wtedy odkrywa nam się cały back office z różnymi back office, mówię po angielsku, biuro internetowe, z różnymi dodatkowymi funkcjami, które zapewnią nam skuteczne działanie i skuteczną kontrolę nad naszą pracą. Platforma pod rynkiem handlowym jest absolutnie par excellence, bezapelacyjnie rewelacyjna. Słuchajcie dlaczego. Bo można kupić tutaj złoto w cenie najniższej z możliwych na świecie. O, co to jest, panie Jacku? Prosta sprawa. Zwróćcie uwagę na to, handlowcy, którzy zarządzają tutaj sprzedażą złota, zwrócili uwagę. Pierwsza zlepek tutaj na górze, sztabka, bo są jeszcze na ludzie, są te cyferki, ale po zalogowaniu się do sklepu będziecie widzieć dokładnie. 100 gramów złota, w tym przypadku kosztuje 55 472 euro. 5472. No, najlepiej by było kupić, no bo 1 gram wypada nam 50 euro. Ale gdybyśmy chcieli kupować 1 gram, taką jak sztabkę, jedną samą gramową, zapłacimy 69. Więc tutaj relacja do ceny jest bardzo atrakcyjna. I są do tego dwa programy, które umożliwiają nam zakup złota bez wydawania od razu tych 5000, no bo bądźmy rozsądnymi realistami. Realista zawsze jest rozsądny, prawda? Ale bądźmy rozsądni i nie bierzmy w cuda. Nikt nie ma w tej chwili na podorędziu ponad 22 tysięcy czy 23 tysięcy złotych, żeby kupić sobie od razu taką sztabkę. Co możemy zrobić? Możemy podpisać dwie formuły. Pierwsza to jest taki projekt, który się nazywa Timesheet. On jest, wychodzi naprzeciw wzrostowi cen złota, bo cena złota w tym pewnie ciągle kroczyła. Gdybyśmy kupowali dzisiaj i za pół roku, to mogłaby być istotna różnica w cenie. Więc kupujemy stawki po 10 gramów. Mamy pieniądze, kupujemy 10 gramów za jakiś czas. No. I wtedy, kiedy nam się odbiera 10 stawek, 10 gramów, czyli mamy łącznie 100 gramów zakupionych, nie dostajemy tych po kawałku, tylko dostajemy jedną stawkę 100-gramową plus 5 gramów sztabki 5-gramową tytułem rekompensaty za wzrost ceny kruszcu. Rewelacja. Druga formuła do wyboru to jest timesheet fixing. Super sprawa, ja korzystałem z tego. Patrzysz, jaka jest cena, blokujesz ją sobie. Dzisiaj jest dobra cena, bo troszeczkę parę euro spadło. I ta cena jest obowiązywana przez cały rok czasu, czyli obowiązywania twojego abonamentu. Kupujesz sztabkę 20 gramów, 10, 5, zbierasz sobie razem ileś tam tych sztabek łącznej gramatury 100 gramów, to dostajesz jedną sztabkę 100 gramową. Natomiast koszty wzrostu wartości kruszcu pokryte są z ceny abonamentu, który zapłaciłeś w tej subskrypcji. Pieniądze wracają do ciebie, jeżeli przyjmiesz taki wariant kupowania. To premia dla wytrwałych i takich, którzy są systematyczni. No, 100 gramów w ciągu roku to systematyczność jest taka trywialna dosyć, ale na początku wierzcie mi, że to jest po prostu rewelacyjna formuła. Mówimy o subskrypcjach. Te abonamenty są czterech rodzajów. Są tutaj subskrypcje, która po prostu nazywa się Line. Ona daje prawo kupienia 100
1000 gramów w ciągu roku 12 miesięcy, bo ten abonament jest 12 miesięczny, to w 12 miesiącu, jeżeli go będę przejść, to możemy przejść, dokupić sobie. Następne różne inne, Accor to jest 535 gramów, najbardziej opłacalna, które sprawdziliśmy w roku czasu w naszej tutaj strukturze Polski międzynarodowej, jest ona najbardziej popularna i używana najczęściej, dlatego że to jest 5 stawek 100 gramowych, 5 stawek 100 gramowych. W następnym roku znowu 5 stawek, i w ciągu kilku lat można zgromadzić majątek, i z tego spokojnie egzystować. Pro to jest 385 gramów złota i Smart 20 gramów, 200 gramów złota. Nawet stworzona została niedawno, jak wysłałem Państwu na czacie mailem, taki adres strony, która upoważnia po rejestracji do zakupu właśnie wybranych przez siebie subskrypcji poprzez kartę bankomatową. Rewelacja, bo można to szybko, szybko wszystko organizować. No to mówimy o sprzedaży, więc wypada powiedzieć o zarabianiu. Więc każda subskrypcja, tu jest system poleceniowy. No więc jeżeli Wy jesteście, macie swoją subskrypcję, to jesteście w jakimś klastrze biznesowym. Klaster biznesowy ma 4, 6, 7 miejsc, z tego zawsze 3 są zajęte, czyli 4 nowe miejsca muszą być zapełnione. Wtedy, kiedy on się zapełni, to a zapełnia się czym? Właśnie nowymi subskrypcjami, które są z polecenia Waszego i Waszych przyjaciół. I to jest wspólne zapełnianie tego klastra, w którym Wy jesteście. Wtedy jest wypłata w dwóch częściach. W przypadku, kiedy kupiliśmy subskrypcję Accor, to mamy 650 i 650 jednostek premiowych. Pierwszy raz dostajemy jednostki premiowe jako wynagrodzenie z systemu poleceniowego. To jest system poleceniowy i został on tak akurat skonstruowany w postaci no, swego rodzaju excelowskiej tabelki, bo byśmy tak to powiedzieli. I wtedy otrzymujecie jednostki premiowe. 650 i 650 to jest 1300 jednostek. Za to można w sklepie na przykład 20 gramów, 25 gramów złota. 25 gramów złota. No i to przechodzicie dalej do następnego klastra. I one się jeden za drugim zamykają po to, żebyśmy mogli w ten sposób gromadzić. Genialny pomysł. Dzięki temu, że nie angażując się bezpośrednio w jakieś wielkie sprzedażowe działania, możemy otrzymywać realną korzyść. To jest bardzo ważna cecha tego całego projektu, że ludzie uzyskują realną korzyść. Nawet w tych ciężkich czasach, kiedy ludziom firmy plajtują, bo nie mają dochodu, tutaj mogą zacząć działać i uzyskiwać realną korzyść, bo to są realne pieniądze, realne korzyści. Możecie też 1300, 2650 wydać na zakup złota. Możecie wystawić fakturę firmie jako partner współpracujący. Możecie wystawić fakturę firmie i euro dostaniecie po potrąceniu tam chyba 10% czy 8%, nie pamiętam, dostanie przelew na wasze konto. A możecie za to kupić jednostki ECN-u, czyli mieć być również udziałowcem. My rządzimy swoimi środkami, które tutaj są wypracowywane. Znakomita sytuacja. W ogóle ciekawą rzeczą i charakterystyczną dla tej koncepcji, można powiedzieć, tego holdingu GIG, jest to, że korzysta z dobrodziejstwa wypracowanego przez inne światowe systemy służące do promocji towarów i usług. No bo historia jest 70-letnia ponad marketingu sieciowego na świecie. Faktycznie to wygląda to w ten sposób, że każda firma z obrotu towarem, z ceny towaru, część pieniędzy przeznacza nie z zysku firmy, tylko z ze sprzedaży produktu. Przeznacza nie na reklamę, notabene, reklamę, tylko przeznacza go na osoby, do osób, gdzie zysk, po tej zysku idzie do osób, które w tym obrocie partycypowały, które uczestniczyły. W jakiej formule to są szczegóły? I właśnie te szczegóły są istotne. Bo każda firma stosuje albo marketing wielopoziomowy,
albo system binarny, gdzie masz tylko dwie struktury, dwie linie marketingowe, albo system właśnie matrycy, taki jak jest przy wynagradzaniu za nasze omówione już subskrypcje. Co, jak tam wygląda, wszystko jest w Office opisane. Natomiast tutaj, u nas, w naszym biznesie takim, występują wszystkie trzy ze sobą skomasowane i powiązane. Pierwszym już omówiliśmy, bardzo i to jest ewenement, dlatego że tutaj te realne korzyści są szybkie, łatwe i wielokrotne. Natomiast wiodącym nurtem, który trzyma, spina całość działania przez wiele lat już, jest multi-level marketing. Ale dopiero po 10 latach firma, jak ja pamiętam, uczestniczyłem od i powstawałem z samego początku, to powiem wam, na początku nie było tego tak. Ten multi-level marketing nie był istotny tak bardzo. Zamykanie tabeli od jednostek, kupowanie złota w sklepie, to było najważniejsze. Bo wtedy mieliśmy akurat taką koncepcję, która się w tej chwili rozwinęła, wiele bardziej. A multi-level marketing okazał się po prostu sprawdzonym, opisanym, zdefiniowanym, zbadanym systemem czy mechanizmem dystrybucji towarów i usług do ludzi. Najstarsze firmy mają od 1959 roku, to była Amway powstała, to była pierwsza firma, która miała problemy, jakie na początku, ale w tej chwili jest jedną z wiodących firm. Natomiast ta koncepcja korzysta z tych wszystkich doświadczeń i wszystkich firm poprzednich, odrzucając wszystkie zaszłości, takie jak, że nie trzeba dokonywać przymusowych zakupów, nie ma rygorów kasowych, nie ma pomijania, no w ogóle z innym słowem jest to bardzo ciekawie, nie ma żadnych restrykcji przez pracownika. Bardzo bezpieczne, dlatego że nie ma tutaj negatywnej selekcji, chyba że sami się w tym systemie wyselekcjonujemy, brakiem aktywności. To jest jedyna rzecz, która się może pojawić. Absolutnie jedyna. Brak własnej aktywności na stałe, ale zawsze możemy wrócić największa, jak będę opowiadał oczywiście, że największa ilość milionerów w Ameryce i tak dalej, to wszyscy wtedy w tej chwili to wszystko wiedzą, że to jest bardzo egalitarny, równościowy, bo nieważne jak się nazywasz, nieważne jakie masz doświadczenie życiowe, nieważne jakie masz wykształcenie, jakie masz portfel, to nic nie jest ważne, dlatego że wszyscy startują z tego samego poziomu, od zera. I wszyscy mają dokładnie ten sam program, te same produkty, ten sam system opracowy, te same back-office, tylko mają inne marzenia po prostu. No więc, krótko mówiąc, jutro, może jest piątek, to będziemy mogli sobie na ten temat więcej podeliberować. Może jutro sobie przygotujcie sobie śmiać, jak to bardzo proszę, porozmawiamy o tym sobie jutro. Jak do tego multilevel marketingu się dostać? Bardzo prosto. Po prostu trzeba być subskrybentem, mieć subskrypcję albo pakiet udziałowy w firmie. Subskrypcja, to od razu mówię, 500 euro z kawałkiem, 450 euro kosztuje pakiet udziałowy. Także to są niewielkie kwoty na starcie, że tak powiem, jakby sobie ktoś pomyślał. Podpisujemy umowę z firmą, że chcemy być jej przedstawicielem, czyli umowę biznesową, która umowa biznesowa daje nam prawo do wynagrodzenia. Umowa kliencka daje nam prawo do zakupowania, natomiast wtedy, kiedy jesteśmy partnerem biznesowym, otwiera nam się cały back office dalej i widzimy różne rzeczy, widzimy swoją strukturę. I mamy mieć trzech minimum partnerów biznesowych. Dlaczego trzech, a nie jednego? Bo trzech zapewnia nam interes w tym biznesie. Jeden nie, dwóch nam mało. Trzech to jest minimum, które powinniśmy mieć. Niektórzy mówią pięciu, ale nie od razu krak zbudowano, natomiast w pierwszych 90 dniach, od razu mówię, bo chcę się dzielić swoim doświadczeniem, w pierwszych 90 dniach będzie zbudować całą strukturę, a później ją rozwijać. To jest bardzo ważna rzecz, bardzo ważny element. Od dobrego startu, tak jak w sprincie, jak w sporcie, jak w hokeju, jak w pływaniu, to zawsze, o, w skokach narciarskich, od dobrego rozbiegu zależy efekt, który później przeklęcicie, to niewiele można zrobić. Dlatego ten start jest bardzo, bardzo istotny i jutro o dobrym starcie porozmawiamy. I teraz macie tych trzech partnerów do biznesu. Łączny obrót produktami firmy musi wynieść minimum
35 tysięcy euro. 35 tysięcy euro. Czyli wtedy, kiedy macie już grupę, w tym momencie, kiedy macie grupę i możecie sobie w tym momencie profitować pasywnym dochodem, wtedy otwiera wam się plan kariery. Czyli najpierw mamy tych trzech, a później pomagamy im się rozwinąć. W tym czasie zarabiamy w jednostkach premiowych nawet 11 tysięcy jednostek premiowych. W takim bardzo optymalnym układzie. Czyli zarabiamy te, to, co mówię, w tych klastrach, to zarabiamy bardzo, bardzo szybko. Rozwijają nam się te trzy zespoły, bo innej metody nie ma i wchodzimy do 15-poziomowego kariery. No, człowiek, który jest numer jeden, mój sponsor, pan Olek Mijanow, jest to sponsor naszej całej organizacji. To jest wielka wartość, wielka rzecz. Wtedy, kiedy będzie coś specjalnego, my raz przynajmniej w miesiącu, raz na 3 tygodnie robimy wspólne, jak jest taka potrzeba po prostu. Robimy wspólne seminarium tutaj z panem kolegiem i jakoś to z tłumaczeniem moim całkiem nieźle wychodzi podobno. I mamy 15 poziomów kariery. Te trzy pierwsze okresy to są to na zielono, to jest taki przedstawicielski, gdzie do swojego zawodu często przygotowaliście 20 lat, bo szkoła średnia, studia, jakieś tam staże. A tutaj chcecie od razu, nie, no nie ma co tutaj. Więc okres przedstawicielski, ale cały czas zaczynacie być zarabiamy w tym czasie. Tutaj wyniki finansowe pokazują nam, czy właściwą drogą idziemy. A zawsze idziemy za tymi, którzy nas prowadzą. Dlatego tutaj na webinarach są osoby zawsze, które mają doświadczenie. Które mają doświadczenie. I nie mówią rzeczy, które się wydają, czy które by chciały, tylko mówią to, co zostało zweryfikowane w praktyce. Marketing jest praktyczny, jak jest teoretyczny, to jest pieniędzy z tego nie ma. To musi być praktyka. Później na poziomie żółtym to już taki okres kierowniczy i okres dyrektorski, czyli ciekawa kariera. I teraz tu się odbywa rozwój osobisty. Bez rozwoju osobistego, co wszystkim nam jest bardzo potrzebne, się to nie może odbywać. A te cyferki to są wyniki finansowe osiągane przy współpracy tylko z jedną podrażającą za nami. Czyli 1500, 1875, jak macie 5 struktur, które idą za wami na wasze pozycje, to jest dużo, dużo więcej tych możliwości, także nie chcę się tutaj na minimalizm jakiś, być posądzony jakiś minimalizm. Tyle jeśli idzie o karierę w rozwoju dotyczące tego produktu. Natomiast 3 lata temu firma podjęła bardzo dobrą, uważam, genialną decyzję, rewolucyjną decyzję o tym, żeby umożliwić wszystkim partnerom współpracującym, bo w tej firmie jedna moja uwaga, myślę, że cenna, współpraca zostawiona jest na długie, długie, długie lata, na długi, długi termin. Dlaczego? Bo złoto jest produktem zawsze potrzebnym. I teraz, w dzisiejszych czasach, jest bardziej potrzebne złoto, niż było potrzebne 3 lata temu, czy 4 lata temu, czy 7 lat temu, bo ludzie wierzyli w to, że banki czy jakieś fundusze inwestycyjne są w stanie im cokolwiek zapewnić. To nie mój telefon, przepraszam. Ale to jest dowód, że nie jest to nagrane, tylko jest to. I idzie to wszystko na żywo. Także, mili Państwo, to była bardzo cenna rzecz. I po 3 latach, czyli faktycznie stajemy się udziałowcami. Dlaczego udziałowiec? To forma wymyśli, prawda, że pracownicy mają udział w fabryce, stają się współwłaścicielami. I ten współwłaścicielski, ten właścicielski nurt przechodzi różne obrazy. Mianowicie, że odbyło się w listopadzie, ostatnim listopadzie, walne zgromadzenie wszystkich udziałowców. Walne zgromadzenie wszystkich udziałowców. Dlaczego? No bo inaczej mogłoby być, nie byłoby to prawa. No, jeżeli są udziałowcy, to udziałowcy podejmują decyzję o kierunku rozwoju firmy. Natomiast zarząd to są ludzie zatrudnieni, dostający pensje, które dbają o to, żeby po prostu nam było jak najlepiej. I to walne zgromadzenie zorganizowała firma zupełnie zewnętrzna, która bierze odpowiedzialność prawną za wyniki wyborów. Za wybór. Secure Online Voting Software, firma, która organizuje dla różnego rodzaju wielkich koncernów właśnie takie głosowania, czy nawet wybory w jakichś małych krajach są w stanie przygotować. I większością głosów na walnym zgromadzeniu posiadacze te papiery, które mieliśmy, zostały przekonwertowane w stosunku 1 do 1 na udziały
spółki kanadyjskiej. Spółki kanadyjskiej, która jest bardzo ponad miliardową spółką w tej chwili. Jesteśmy udziałowcami i papiery wartościowe zostały przekonwertowane na udziały Global Success Management Incorporation. Jeżeli wejdziecie Państwo na stronę doszliwego tego opisu, to macie Państwo kod ISIN, macie kod ISIN, przez ten kod ISIN można wejść i przeczytać wszystkie dane. Czyli mamy do czynienia z realną platformą, bo możemy mówić sobie, że tu w internecie my sobie możemy rozmawiać, ale zło przychodzi faktycznie prawdziwy do domu brzęczy i ma swoją wagę i wartość i kolor. Tak samo Global Success Management jest spółką o ponad miliardowym statusie, która ma własne, można powiedzieć, umocowanie na rynku gospodarczym. Na rynku gospodarczym. Dlatego Kanada, no, wielkim rynkiem jest rynek amerykański. No i stara firma, która miała już doświadczenia, to właśnie wynik finansowy, który zaprezentował nam prezes. Zresztą no, prezes zaprezentował, czy tylko sprawdzali sobie w internecie, jak to wygląda. 1 255 210 905 euro, taki jest bilans handlowy. Jeżeli kupujecie spółkę, to kupujecie jej bilans handlowy, jej zdolność kredytową, wiarygodność u partnerów, wiarygodność w instytucjach rządowych i tak dalej. Wiecie Państwo, jak to brzmiało? Spółka istnieje, tylko mieszka się, mieszkanie zmienia się tylko właściciel, prawda? Wszystko stoi w samym miejscu. No i tutaj zostało to bardzo sprytnie, bardzo sprawnie to wszystko przeprowadzone. W tej chwili została podjęta decyzja, że te udziały nasze w chwili obecnej są zagwarantowane, można powiedzieć, ubezpieczone w 50% w złocie. Czyli firma podjęła decyzję, że Global Success Management swoje equity convertible, czyli konwertowane noty kapitałowe, są po prostu zabezpieczone w 50% w stawkach złota. No to podnosi, taka sytuacja podnosi wartość tego papieru. Wszystkie informacje zgodnie z prawem, który rządzi spółkami prawa handlowego, spółkami kapitałowymi zostały ogłoszone w największych na świecie portalach dla inwestorów. I jest to jakby publiczna wartość, której my jesteśmy udziałowcami. I teraz, jeżeli jesteśmy udziałowcami, możemy proponować to, bycie udziałowcem również innym osobom. Nie jest to obowiązek, jest to przywilej. Jaka jest wartość, bo w tej chwili, z tego co ja pamiętam, prawie 93 euro za sztukę kosztuje jeden equity convertible note, jeden papier wartościowy. Można go w specjalnym projekcie kupić za 30 nawet, ale bez longi. To wszystko w szczegółach opowiedzą Państwu właśnie zapraszający. Natomiast oprocentowanie roczne tychże papierów wynosi 14% rocznie. Co to znaczy 14%? Nie od kapitału, tylko 14% od ilości. Czyli ktoś, jeśli ktoś ma dzisiaj 100 equity convertible note, to po roku czasu będzie miał 114. Wtedy oprocentowanie będzie polegało 114, czyli 1,16 w okresie jest miesięczny przyrost wartości tego. Dodatkowo wszyscy dostają dodatkowy bonus marketingowy, który mógł zostać wydany w tej chwili na właśnie bardzo korzystne ulokowanie w papierach wartościowych. Odbyło się parę dni temu spotkanie dwudniowe, seminarium z prezesem firmy panem Wimiciem Aksjonowym, gdzie mieliśmy po prostu podane różnego rodzaju bardzo interesujące projekty, jest ich aż 7 projektów, na najbliższy okres czasu, a 23 będzie dodatkowo lutego informacja o tym, w jaki sposób można te 14% swoich
udziałów od swoich papierów scedować na kogoś innego, albo przyjąć tą cesję na zasadzie umowy dwustronnej między tymi osobami. Jest Global Ensemble 21, konkurs rozpisany, wszystko jest w BackOffice bardzo dokładnie opisane. Chciałem pogratulować bardzo wielu osobom ze struktury, które mają dosyć wysokie miejsca. Konkurs, powiem tylko tyle, bo dotyczy osób od zera, czyli nie mających jeszcze pozycji liderskiej, do szóstej pozycji i siódme, i ósme, i wyższe pozycje nie są tutaj w tym rankingu brane pod uwagę. To mówię to z własnego żalu, bo po prostu nie wiem, jak tam się to wszystko w mojej strukturze kształtuje. Bardzo interesujące to powtarzam, że jest to, że papiery wartościowe są zabezpieczone w 50% w złocie, czyli na 2 euro, 1 euro jest złotem, można powiedzieć, w tych papierach wartościowych, bo na rynkach kapitałowych dzieją się różne, zwłaszcza teraz cyrk po prostu i olbrzymie firmy, które nagle miały wielkie wzrosty, mają minus wartości, bo nikt nie chce tych akcji poprzez zmowę małych, drobnych udziałowców, po prostu poprzez zmowy, które takie transakcje są bardzo, bardzo nieciekawie wyglądające, prawda? Dlatego tu jest to 50% zabezpieczenie w złocie, które daje pewność i przewagę nad innymi, ten złoty standard nad innymi papierami. Więc przypomnę jeszcze, a dla Państwa, którzy są po raz pierwszy, chcę powiedzieć, że ja czasami mówię te pakiety, mówię na te kontrakty. Jest kontrakt, który nie jest wymagany do zakończenia, ale jest na 4,5 tysiąca euro wartości, na 6,5 tysiąca, na 18 tysięcy, 63 tysiące, 133 i 399 tysięcy euro. Są kontrakty, żeby go otworzyć. Wybór należy do apetytów, możliwości. Znam osoby, które mają wielomilionowe kontrakty pootwierane tutaj w tej firmie. Pan Olek Julianow tutaj udostępnił pewne screeny i było to widać dokładnie, a tak przy okazji zerknąłem. Natomiast chcę powiedzieć tutaj taką rzecz, że by uruchomić w ogóle proces bycia udziałowcem, wystarczy 10% wartości danego pakietu czy danego kontraktu opłacić. I w tej, ja na przykład, jeżeli kupujemy za mały pakiet Base Index, podobnie za 450 euro lub optymalny za 1800, ale można kupić za 450, a później sobie, jak to się mówi po polsku bardzo dobrze, upgrade'ować, czyli zwiększać jego, zwiększać do 1800 na przykład więcej, to zawsze dostajemy tyle papierów wartościowych, ile w dniu dzisiejszym to akurat przypada. Natomiast dodatkowo dostajemy gratis tak zwane tokeny. Ja to często nazywam żetonami, a można powiedzieć naklejki. Czyli na każdym papierze, na każdym papierze equity konwerty not, czy na jego wartości, jest naklejka. I papiery są nasze, naklejki są za darmo. I z rozkładu tych naklejek w systemie fraktalnym, i to jest właśnie postać binarna, jest lewa i prawa struktura, możemy, mieli Państwo, zarabiać, czyli otrzymywać jednostki bonusowe, całkiem wysokie i bardzo istotne dla naszej egzystencji, bo możemy za te jednostki kupować i papiery wartościowe, i możemy kupować złoto, a możemy jednostki premium wysłać sobie bezpośrednio jako euro na konto. To zależy od tego, w jaki sposób jest zidentyfikowana, zdefiniowana nasza aktywność, nasza i naszego zespołu, w którym jesteśmy. I przy układzie na przykład 3 na 3 tokeny jest gratyfikacja. 6 na 6, 12 na 12, 18 na 18 i 25 na 25. Na 25 się kończy? No nie, dopiero się rozpoczyna, bo ten górny token, który po którym było 25 z jednej, 25 z drugiej, przechodzi do następnego worku. Mamy tutaj worku A, B, C, D,
różnych tych tabelach, po prostu, no bo token jest taką miejscem naliczania, tylko pod nim są ustawione inne tokeny, więc on jest takim licznikiem, pod którym się pokazuje, a mamy dużo, więc mamy dużo liczników. Pokazuje się, ile innych tokenów jest i na przykład weźmy 12 na 12 środkowe. Bordzie adres 120, w bordzie B200, 350, 700 i 2000 w bordzie E. Pytanie, jak szybko do tego bordu się dostać? A, to już jest nasza specjalność. Tutaj kraj mamy tą tajemnicę, rozmawiajmy, rozmawiajcie z tymi osobami, którymi to jest sprawa poufna. Żartuję troszeczkę, ale to nie jest szczególnie na mnie na prezentację, prawda? I tutaj mamy ten sposób zarabiania, czyli mamy tak. Wtedy, kiedy mamy subskrypcję, to zamykają się tabele, które są zwane klastrami. Tam jest po 650 na przykład wypłata jednostek kredytowych. Wtedy, kiedy zamykają nam się konstrukcje 3 na 3, 6 na 6, 6, wtedy, kiedy mamy tokeny, dostajemy jednostki premiowe. Kiedy struktura podporządkowana nam, struktura podrzędna, tak bym powiedział, to jest nadrzędna i podrzędna struktura, na tym polega struktura, to jest takie chronologia, jest hierarchia. Po prostu struktura podrzędna robi obrót pewnymi produktami, to w planie liderów są po prostu wypłacane również jednostki premiowe. Czyli mamy tutaj zwielokrotnione możliwości. I do tych zwielokrotnionych możliwości chciałem Państwa zaprosić. Powiedzcie to wszystkim innym, którzy w tej chwili się martwią. Natomiast więcej jest ludzi, którzy nie mają niż mają. Więcej jest ludzi, którzy chcieliby na przykład z nami zacząć działać poprzez ten webinar, który nie wymaga edukacji. No, jak któryś raz posłuchacie, to będziecie wiedzieli, jak to wszystko wygląda. Natomiast firma nigdy się nie opóźniła z żadnym. Wszystko powiedziała, co miała powiedzieć. Mało tego, myśmy liczyli, że na spotkaniu z prezesem będziemy mieli jedną dodatkową opinię, a mamy ich aż 7 różnych. Wszystko jest dokładnie opisane w biurze internetowym szczegółowo. Także mieli Państwo, po jakimś czasie, dzięki tutaj współpracy, możemy osiągnąć to, czego nie osiągamy nigdzie. Mianowicie pasywne dochody, czyli dochody, które pojawiają się później z wcześniej podjętych decyzji i z wcześniejszych podjętych realizacji naszych wspólnie z innymi. I z tego Państwu życzę, i po to jest ta prezentacja, żeby Wam przedstawić w ogólnych ramach zasadę funkcjonowania. Szczegóły są w indywidualnych rozmowach. Dziękuję Państwu serdecznie. Zapraszam jutro na 20:30 i kontynuujemy naszą edukację biznesową. Kłaniam się, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dobrej nocy, życzę Jacek.